Dobra. Cześć. Dzisiaj opowiem wam troszeczkę o przyspieszeniu symfony na przykładzie tego, co ostatnio udało nam się zrobić w znanym lekarzu. Nie jest to nic nadzwyczajnie ciężkiego i strasznego. Wykonaliśmy kilka prostych kroków tak naprawdę. Na początek może dwa słowa o mnie. Nazywam się Bartłomiej Kuleszewicz. Jest to moje pierwsze wystąpienie w ogóle w życiu przed tak dużą publicznością, więc jeżeli będę... Tak, dzięki. Dzięki. Jeżeli będę gadał jakieś głupoty, to wybaczcie po prostu. Na co dzień jestem deweloperem w właśnie firmie DocPanner, w Polsce znanej bardziej jako znanylekarz.pl. Zajmujemy się na co dzień, pomagamy znaczy lekarzom pozyskać pacjentów dla nich. 4 lata temu zaczynaliśmy od Polski. Teraz w tym momencie robimy to też również w Turcji, Rosji, w Czechach czy na Węgrzech. Ale nasz serwis jest dostępny w 26 krajach. Pomimo różnych funkcjonalności, jakie mamy w tych krajach, aplikację mamy jedną z podziałem na różne bazy danych, jest to 26 baz danych oraz jakieś dodatkowe serwisy, które są zlokalizowane, podzielone po prostu na ten. Miesięcznie odwiedza nas mniej więcej 7 milionów unikalnych użytkowników, co daje mniej więcej 30 milionów odsłon. Dodając do tego różnego rodzaju boty, jest to około 60 milionów requestów. Przekłada się to średnio mniej więcej na 23 requesty na sekundę. Wiadomo, że w nocy teoretycznie ruch jest mniejszy, ale jako że my mamy właśnie serwisy również w Stanach czy w Azji, jest to mniej więcej wyważone. W ostatnim miesiącu, według statystyk GitHuba, 24 osoby, prawie 1000 komitów przyczyniły się do zmiany 8000, prawie że 8000 plików, więc jak widać trochę się dzieje, całkiem sporo. Staramy się stawiać na jakość tego, co robimy, ale wiadomo, że nie zawsze to wychodzi. Nie zawsze jest czas na jakiś refaktor, czy chociażby optymalizację, czy wdrażanie na jakieś nowych wersji bibliotek. Dlatego też kilka miesięcy temu wymyśliliśmy, jak rozwiązać ten problem i stąd taka idea Challenge Weeka. Polega to na tym, że raz na 3 tygodnie zbieramy się całym zespołem deweloperów i każdy chętny ma 5 do 10 minut na zaprezentowanie swojego pomysłu, przekonanie do tego innych, po czym odbywa się głosowanie i wybieramy projekt, który będziemy realizowali. Projekty challenge weekowe to są właśnie między innymi refaktory, jakieś wdrażanie nowych libów czy zmiana wersji. Zasady, które tak naprawdę mamy, 3 zasady tylko i wyłącznie podczas challenge weeka i są to właśnie takie, że mamy 2 deweloperów tylko bierze udział w danym challenge weeku. Trwa on maksymalnie 1 tydzień. Są wyjątki od tego, ale to jest nieistotne. I co najważniejsze, tych 2 deweloperów ma święty spokój na co dzień. Od bieżących spraw, typu nie bierze udziału w normalnym projektowaniu podczas, normalnym developmencie, nie jest mu zawracana głowa przez product ownera czy kogokolwiek innego. I dzięki tej idei udało nam się zrealizować projekty, na które biznes zapewne by nigdy nie pozwolił, a jeżeli by pozwolił, to pewnie by miały bardzo niski priorytet, bo chociażby jaką wartość biznesową ma zmiana propela 1 na 2. Tutaj pewnie pojawią się zaraz głosy, dlaczego nie używam doktryna, dzisiaj już kilka razy o tym dyskutowałem. O tym nie będę opowiadał. Kilka przykładowych pomysłów, które udało nam się ostatnio zrealizować właśnie przy pomocy idei Challenge Weeka, to właśnie chociażby wspomniane już wcześniej przejście z propela 1 na 2, co właśnie trwało troszeczkę dłużej niż tydzień, ale się udało. Przechowywanie chociażby też najistotniejszych logów w Kibanie też udało nam się zrealizować podczas właśnie idei Challenge Weeka. Czy chociażby przejście z naszego autorskiego nie do końca też idealnego systemu assetsów na Grunta. Również optymalizacja bootstrapu Symfony, o której właśnie za chwilę opowiem, również odbyła się właśnie na takim challenge weeku
I jeszcze jeden taki projekt, czyli wdrożenie Require.js, też również był realizowany w celach optymalizacji. Również robiliśmy właśnie na Change.weeku. Projekt optymalizacji tego bootstrapu. Założenie miało polegać na przejrzeniu jak największej ilości klas i sprawdzeniu, co się wewnątrz nich dzieje, więc nic nadzwyczajnego. I chcieliśmy sprawdzić po prostu, czy nie da się w nich czegoś zmienić, co by mogło wpłynąć na szybkość właśnie bootstrapowania samego Symfony, co miałoby przyspieszyć pracę na środowisku właśnie naszym deweloperskim, a przy okazji może i wpłynąć jakoś na produkcję, jak to wszystko działa. Pierwszą rzeczą, którą zaczęliśmy sprawdzać, to jakie klasy są ładowane podczas standardowego requestu, na przykład na stronie głównej czy na stronie wyszukiwarki. Pierwsze, co rzuciło nam się w oczy, to że ładowana jest cała masa klas typu proxy. Po zgłębieniu tego tematu okazało się, że większość, raczej spora ilość klas serwisów jest oznaczona właśnie jako lazy, co nie jest zapewne dobrym pomysłem na grubszą metę. Więc zaczęliśmy sprawdzać, czy oby na pewno to jest prawidłowe użycie lazy loadingu. Oczywiście okazało się, że nie za bardzo było to prawidłowe. Dlaczego w takim razie nie, znaczy może nie dlaczego, tylko kiedy nie powinniśmy używać lazy loadingu, dlaczego nie powinniśmy oznaczyć każdej klasy większej, która jest cięższa, jako lazy load? To jest na przykład w przypadku, po pierwsze, jeżeli dla takiej klas, zawsze dla takiej klasy oznaczonej jako lazy load jest tworzona dodatkowa klasa proxy i ona jest zawsze ładowana razem z klasą docelową, jeżeli ją wykonujemy, prawda, jeżeli z niej korzystamy. Obydwie te klasy są kompilowane do kontenera, przez to wiadomo, że budowanie cache'a jest o wiele wolniejsze. Kiedy w takim razie powinniśmy używać lazy loadowania? Gdy mamy zależności, wiele zależności do jednej klasy, gdy mamy klasy typu repozytorium oraz gdy potrzebujemy wstrzyknąć jakąś ciężką klasę, na której nie mamy wpływu, mam tutaj na myśli jakieś klasy z vendora, po prostu zewnętrznej biblioteki, w każdym innym przypadku starajmy się tego nie używać, żeby troszeczkę odchudzić ten nasz kontener. Kolejną rzeczą, która rzuciła nam się w oczy, to staraliśmy się też przejrzeć każdą praktycznie klasę wewnątrz naszego repozytorium i sprawdzić, co się dzieje w jej konstruktorach. Czy w konstruktorze nie dzieje się zbyt wiele, czy moglibyśmy coś przesunąć. I staraliśmy się właśnie przesunąć wszelkiego rodzaju operacje, które mogą spowolnić tworzenie takiej klasy, w inne miejsce poza konstruktor. Tak jak tutaj w tym przypadku jest to tworzenie klasy foo, przesunęliśmy po prostu do metody i za pierwszym wywołaniem jest tworzona nowa klasa. Okazało się, że to całkiem też ładnie pomogło. Tutaj przykład takiej klasy. Jak widać, nie wiem czy widać dokładnie dobrze tutaj, w konstruktorze był tworzony HTML Prolify, który jakbyście zajrzeli do środka, tworzył kolejne klasy, jakieś sobie tam zewnętrzne typu konfiguracyjne czy jakieś dodatkowe. Okazało się, że łącznie tworzonych przez HTML Prolify'a było 13 nowych instancji w każdym requestie, więc używane one były tylko i wyłącznie w jednym miejscu na profilu lekarza, czyli zupełnie niepotrzebnie wywoływaliśmy kolejne instancje klasy w całym serwisie tak naprawdę. Był to serwis w ogóle twigowy, więc ładowany był zawsze. Kolejną rzeczą, nie wiem czy wiecie, jaka jest różnica pomiędzy subskryberami a listenerami. Subskrybery ładowane są praktycznie za każdym razem, nawet gdy nie wystąpi event, na którym nasługują, zaś listenery ładowane są tylko i wyłącznie przy bootstrapie, czyli tak naprawdę jeden raz. Ewentualnie no, na evencie, jeżeli event, który obsługują, wystąpi. Dodatkowo, jeżeli do deklaracji obsługiwanych klas użyjemy do jakichś constów z innych klas, to wszystkie zostaną załadowane. I tutaj jest przykład, jak mamy dwa tak naprawdę eventy, a za każdym requestem ładujemy niepotrzebnie trzy klasy. Tutaj akurat jest to prosty przykład, ale co gdy na przykład zmieniamy komercyjność lekarza, tak jak w naszym przypadku, i musimy powiadomić o tym cały system na zasadzie CRM-a, czy jak wysłać maila do naszego CC, czy cokolwiek.
wtedy zostanie zapewne wiele miejsc takich i spowolni to o wiele nasz serwis. Kolejną rzeczą, którą udało nam się zrobić właśnie podczas tego Challenge Weeka, to zapewne nie wiem, ile z was tutaj osób ma u siebie Legacy jeszcze. Zapewne nie chcecie zazwyczaj dotykać się do takiej aplikacji. W naszym przypadku Legacy nie jest osobnym serwisem, jest to część kodu, tak jakby włożona w Symfony. Jest ona jest częścią aplikacji. No i ilość bibliotek, która jest tam ładowana, która jest tam teoretycznie dołączona do kompozera, jest bardzo duża. Ilość klas też, które się tam w Legacy naszym są, jest też przerażająca. Dlatego postaraliśmy się rozdzielić właśnie kompozera legacyjnego od symfoniowego, co w przypadku właśnie, dzięki temu udało nam się klas mapa autoloaderowego odchudzić o kilka tysięcy wpisów, dokładnie tam jest chyba 5000 wpisów, więc autoloader nie musi po prostu wyszukiwać, jeżeli jest to request dla symfony, nie musi wyszukiwać plików w Legacy. Takim kolejną rzeczą jest taki event, który mamy w serwisie, jest to On Locale Change. Jak wspomniałem na samym początku, mamy 26 serwisów, jest aplikacja tylko jedna, więc jakoś ta aplikacja musi dowiedzieć się, dla jakiego kraju będzie dany request. Niestety Symfony na samym początku, każdy request tak naprawdę dla niego jest w języku angielskim, więc jeżeli wchodzimy na domenę polską, to okazuje się, że musimy wywołać taki request. I okazało się, że znaczy w zależności od tego, na którą stronę wejdziemy, to po prostu aplikacja odpyta się odpowiedniej bazy, czy musi po prostu wiedzieć, w jakim kontekście jest używana. Dlatego też właśnie tworząc znanego na samym początku, dla ułatwienia sobie troszeczkę życia, dodaliśmy właśnie taki event. Był on właśnie używany w każdej klasie, która potrzebowała znać kontekst kraju, w którym jest, czyli na przykład jest to baza danych, czy na przykład GoAPI. Z czasem jednak okazało się, że takich klas zaczęło przybywać, a ładowanie podczas każdego requesta wszystkich tych klas no, troszeczkę opóźnia nam wszystko. Dlatego też postanowiliśmy właśnie pozbyć się tego typu eventów, a sam kontekst kraju przechowywać w jednej klasie, która po prostu wie, w jakim kontekście w tym momencie przebywamy. No i tą klasę oczywiście wszczekiwać do pozostałych serwisów. I to jest przykład akurat, jak to wcześniej wyglądało. I w tym momencie też bardzo prosta rzecz, czyli w konstruktorze. O, sorry, za daleko. W tym momencie w konstruktorze przekazujemy serwis, który wie, w jakim kraju tak naprawdę się znajduje. To dzięki temu też udało się troszeczkę odchudzić to, co się tam dzieje i nie wywoływać całej masy klas podczas każdego requestu, które są zupełnie niepotrzebne. Tuli, które użyliśmy, nie było zbyt wiele, nie były one zbyt skomplikowane. Nie używaliśmy nic nadzwyczajnego. Po prostu pod sam koniec, po terminacie sprawdzaliśmy, jakie klasy są zadeklarowane dla danego requesta i do sprawdzania, gdzie dana klasa została użyta, też nie mieliśmy nic nadzwyczajnego, nie używaliśmy, mianowicie tylko i wyłącznie prostego autoloaderka z xdebugiem, żeby sprawdzić, gdzie klasa została użyta i prześledzić jej całe wywołanie, czy ona jest tam rzeczywiście potrzebna. Tak jak wcześniej też wspomniałem, staraliśmy się zajrzeć do każdej klasy w naszym repozytorium i sprawdzić jej konstruktor. Jednak przejrzenie wszystkich tych klas zajęłoby pewnie jeszcze więcej czasu niż cały ten tydzień Challenge Weeka. Dlatego też napisaliśmy prostego toola sobie przy użyciu biblioteki do parsowania PHP, który sprawdza każdą klasę po kolei z naszego repozytorium i sprawdza, co tam się dzieje. Jeżeli klasa zawierała bardziej skomplikowane operacje niż przypisanie tylko i wyłącznie do zmiennej albo chociażby prostego ifa, to wypływała nam zawartość konstruktora, co w szybki też sposób pozwalało nam stwierdzić, czy mamy go refaktorować, czy zostawić go w spokoju. Wyniki. Co nam się z tego wszystkiego wyszło? Przede wszystkim czas potrzebny na budowę cache'a, bootstrapu spadł.
Niestety, ale na różnych środowiskach są to różne wartości, mogę tylko, nie mogę powiedzieć konkretnych czasów, jakie to były, ale mogę jedynie powiedzieć, że średnio udało nam się obniżyć czas o około 20%, a zaś liczba ładowanych klas zmniejszyła się o około 1000 na jeden request. Jest to średnio, oczywiście na stronie głównej będzie tego mniej, na searchu będzie tego więcej, troszeczkę na profilach lekarzy będzie też zupełnie inny to wynik, ale średnio mniej więcej 1000. Poza tym, oprócz szybszego bootstrapu, udało nam się również przyspieszyć środowisko produkcyjne. Dlatego tutaj taki przykład, że mediana czasu odpowiedzi serwera spadła również o jakieś 20%. Czy chociażby zanotowaliśmy też spadek średniej czasu zapytania do bazy danych, i to tutaj już widać, że dosyć znacząco. Użycie procesora również spadło, jak również zużycie pamięci, które udało się obniżyć o jakieś 2 giga, dzięki czemu też na serwerach można chociażby odpalić więcej workerów, czy obsłużyć większą ilość requestów. Jak wspominałem wcześniej, były to 23 requesty na sekundę. Jednak zapewne też zdajecie sobie sprawę, że nie tylko i wyłącznie czas odpowiedzi serwera jest ważny, aby nasza strona działała w miarę szybko. Równie ważne jest też to, co dzieje się już po stronie samego użytkownika. Jak widać na tym wykresie, czas odpowiedzi serwera łącznie z przesłaniem wszystkiego do klienta jest mniej więcej poniżej 1 sekundy. Zaś przetwarzanie samego drzewa DOM trwa około 2 sekundy. Renderowanie strony kolejne 1,5. Więc użytkownik tak naprawdę zobaczy w pełni załadowaną stronę dopiero po 3,5 sekundy, więc dosyć duży wynik. Dlatego też jeszcze postaram się o jednym aspekcie właśnie opowiedzieć, optymalizacji, którą robiliśmy na kolejnym Change Weeku. Nie dotyczy to stricte PHP, tylko właśnie Require.js-a. Będzie to szybkie. Wszyscy, nie wiem, czy tutaj wiedzą, czym jest Require.js, więc tak na szybko, Require.js pozwala nam doładować moduły JavaScriptowe na żądanie. Pozwala nam również określić zależności pomiędzy tymi modułami i daje nam pewność, że dane moduły zostały załadowane. Nam zależało, używając Require.js-a, na tym, żeby jak najbardziej poprawić szybkość ładowania się strony i na inkludowaniu tak naprawdę skryptów, czyli żeby utworzyć te zależności, które mamy pomiędzy nimi. Pierwszą rzeczą, którą zrobiliśmy, to był podział, bo mieliśmy tylko i wyłącznie jeden plik, który się nazywał rwd common. Staraliśmy się wydzielić właśnie, podzielić ten rwd common na kilka mniejszych. Z tego udało się też wyłuskać właśnie require common, który zawierał taką podstawową bazę do wszystkiego, tego, co się dzieje na wszystkich tak naprawdę podstronach. Sam config require, który zawierał właśnie te wszystkie zależności, oraz właśnie podział na stronę główną i searcha. Nie ma tutaj profilu, dlatego że chcieliśmy zrobić wyłącznie test na dwóch stronach, żeby to było mierzalne w jakiś sposób i porównywalne do jakiejś innej strony, którą mamy, czy coś spadło, czy nie. Dzięki temu, że podzieliliśmy te pliki, plik, który był ładowany zawsze, na przykład na stronie głównej, udało się zmniejszyć o jakieś 30%, więc też całkiem to jest dobry wynik, mi się wydaje. Na wykresie widać, jak to, nie wiem, czy widać, kiepsko widać. To musicie uwierzyć na słowo, że udało się o mniej więcej 30-40% przyspieszyć renderowanie samego tego drzewa DOM. Jak się okazało, niestety, ale nie wszystko udało się w ten sposób poprawić, bo pogorszyliśmy w ten sposób renderowanie całej strony, więc nie było tak kolorowo. Tutaj chyba to jest, akurat widzicie, i też nałożenie się tego widzicie. To samo było, bo to była strona główna nasza, to samo dokładnie był taki sam efekt na stronie wyszukiwarki i również niestety, ale renderowanie samej strony wzrosło. Co poszło w takim razie nie tak, bo po przeanalizowaniu tego, co się dzieje na stronie głównej czy na stronie właśnie wyszukiwarki oraz na stronie profilu, tak jak właśnie mówiłem wcześniej, że na profilu nie robiliśmy takich zmian, okazało się, że możemy zauważyć, że po załadowaniu całego drzewa DOM przeglądarka czeka jeszcze całkiem spory czas na
doładowanie jakichś zasobów. I to jest ta niebieska linia po lewej stronie i tutaj po prawej stronie. Po prawej stronie na profilu lekarza ten czas jest o wiele, wiele mniejszy. Tutaj można zobaczyć, jakbyśmy, co by nam się udało tak naprawdę zrobić, jeżeli byśmy to zrobili dobrze. Nie zrobiliśmy tego dobrze niestety. Prawdopodobnie wpięliśmy po prostu źle nasze skrypty, które robiły defer loading, czyli doładowywanie się po załadowaniu już całej strony. Naprawiając ten szczegół, niestety nie mam wykresu a propos tego, ale udało się właśnie o te dodatkowe 30% przyspieszyć doładowanie strony jeszcze, jeżeli chodzi o sam JavaScript i renderowanie. Rzeczy, które zrobiliśmy, zapewne będziemy powtarzać jeszcze parę razy, bo zawsze popełnia się te same błędy. I mam tylko nadzieję, że niezbyt często będziemy to poprawiali. Więc, a tutaj jest właśnie. Więc tyle ode mnie i dziękuję wam za uwagę. Jeżeli macie jakieś pytania, to też zapraszam. Jakieś pytania? To dzięki, w takim razie. Jednak było jakieś pytanie. Halo? Ja mam takie pytanie, bo to, co mówisz, jest tak ściśle od strony kodu, a chciałbym się zapytać, czy możesz tak rąbka tajemnicy uchylić, jak radzicie sobie z dużym ruchem pod względem architektury? Jakich technologii używacie do cache'owania, czy macie jakieś serwisy wydzielone, osobne? Aktualnie do cache'owania używamy Varnisha. Wcześniej używaliśmy zwykłego SI plus Memcache'a. W tym momencie jest to Varnish. Nie wiem, czy odpowiedziałem na twoje pytanie. Tak. A coś, jak sobie dzielicie cały system na jakieś elementy? Możesz trochę takiej tajemnicy uchylić? To znaczy, że tak. Ilość serwerów jest mi aktualnie nieznana, nie pamiętam, ale tam kolega, który koło ciebie stoi, akurat chyba wie, jak mi się wydaje, był tam gdzieś przed chwilą przynajmniej, kręcił się, więc może on będzie potrafił odpowiedzieć na to pytanie. Mamy generalnie podział taki, że mamy serwery aplikacyjne i dwa bazodanowe, ale nie wiem, czy też chodzi ci na przykład podział, że jak mamy 26 krai, to czy jakieś kraje na przykład wydzielamy na oddzielne serwery? Też, oczywiście. To też właśnie coś takiego robimy, na zasadzie, że na przykład Polska, jako że ma największy ruch, jest załóżmy obsługiwana przez większość serwerów, a wszystkie inne kraje są obsługiwane przez jakieś minimum ilość po prostu serwerów. Aha, a czy cała aplikacja jest jakoś rozbita na jakieś serwisy, które się komunikują ze sobą, czy to taki monolit? Praktycznie nie. Niestety nie. Dążymy do tego, ale jeszcze niestety nie robiliśmy nic w tym kierunku. Mieliśmy też plan rozbić aplikację na kernele, na zasadzie, żeby wydzielić każdy kraj, żeby miał osobny po prostu, był osobnym kernelem, tak? Ale nie robiliśmy jeszcze nic w tym kierunku większego. Okej, dzięki. Dzięki. To dzięki w takim razie. Dziękuję za uwagę.